około godziny 16. Na pewno chcemy, żeby to lotnisko w Suwałkach rozwijało się, żeby tutaj było życie, ale na pewno podstawowym takim zadaniem jest, żeby było szkolenie lotnicze. Tutaj Suwacka Szkoła Lotnicza zabezpiecza realizację tych zadań. Lotnisko, zdajemy sobie sprawę, położone w tym, a nie w innym miejscu, powinno generować ten ruch lotniczy, ale tak jak cały czas mówię, ruch biznesowy, ruch jakiś turystyczny, czartery, samoloty tego typu jak tutaj za naszymi plecami. Na pewno będziemy w tym kierunku pracowali. Na pewno trzeba dużo jeszcze wykonać, poprawić infrastrukturę tego lotniska, bo i warunki bezpiecznego lądowania tutaj wymagają jeszcze nakładów, ale również i pobytu tutaj pilotów. Te warunki powinniśmy zabezpieczyć, plus oczywiście wspomniane tankowanie, możliwość zatankowania tutaj w Suwałkach. To myślę, że przyczyni się do rozwoju tego lotniska. No i myślę, że ten ruch będzie generowany coraz większy na tym lotnisku. No i tutaj już jesteśmy na ostatnim prostej i będzie stacja paliwowa za 2-3 miesiące. Warunki później pobytu dla pilotów to kolejny nasz taki etap. Na pewno to podniosło atrakcyjność inwestycyjną Suwałk, Suwalszczyzny i również atrakcyjność turystyczną podnosimy poprzez to lotnisko, bo jeszcze nie, ale za rok, za dwa myślę, że te loty czarterowe pojawią się, a moim marzeniem jest, żebyśmy mogli stąd latać niedużymi samolotami, zabierający na pokład do 20 osób, tak jak ten Beechcraft stojący za moimi plecami, i gdzieś tam polecieć nad Adriatyk w piątek, pomoczyć nogi w morzu, zjeść rybę i wrócić w poniedziałek po weekendzie. To realne, jest to bardzo realne. Jest to oczywiście oferta dla biznesu, dla ludzi zamożnych, nie? Ale jeżeli takich ludzi będzie więcej, to wszyscy czują, nawet i ten przysłowiowy Kowalski. To jest, proszę Państwa, no to teraz jemy od strony Suwałk. To jest zapowiadane przez nas wielokrotnie lądowanie Lizy. Jest to bliżej oczekiwany samolot, jest to oczekiwana przez nas maszyna. I za chwilę kontakt.